Tego gazowego olbrzyma w tle chyba nie muszę wam przedstawiać, ale może przedstawienia wymaga bohater dzisiejszego odcinka, Ganymedes, największy księżyc w Układzie Słonecznym. Cześć i czołem, dobrzy ludzie, Łukasz Lamża z tej strony i dzisiaj w cyklu Solaris postanowiłem przyjrzeć się Ganymedesowi. No, gigantowi, słuchajcie, gigantowi pośród satelitów, w ogóle pośród ciał Układu Słonecznego. Jest jednym z największych obiektów w Układzie Słonecznym. No i stosownie do swojej wielkości ma też nam wiele do zaoferowania. Zacznijmy od rzeczy podstawowych. Ganymedes, satelita Jowisza. Możemy sobie zrobić taką małą sztuczkę. Naciśniemy F, naciśniemy C. Przejedziemy na górę, wejdziemy do menu. To wszystko się dzieje w programie Celestia. Nawiasem mówiąc, polecam. Darmowy, świetny program. Nic to. No cóż, cóż my tu widzimy? W tym momencie to są cztery tak zwane satelity galileuszowskie. Od wewnątrz patrząc, no tu nam się pojawia Amaltea. Taki nieco mniejszy satelita, może kiedyś o nim poopowiadam, ale z tych czterech. Od wewnątrz Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. Cztery wielkie globy powyżej 1000 km każdy z nich, a Ganymedes, słuchajcie, 5268 km średnicy. 5300 km kuli, także no kawał dziada. No i dzieje się na nim sporo. Także FC, zoom. I przyglądamy mu się. W kwestiach organizacyjnych ciało skalisto-lodowe, mniej więcej pół na pół, licząc po ilości masowej, powiedzmy sobie pół masy to lód, pół masy to skały plus metal. Przy czym ten metal się wytopił na wczesnym etapie ewolucji Ganymedesa i tam w środku siedzi jądro metaliczne. Ha! To nie koniec! To jądro metaliczne jest w środku stopione i powstaje w nim pole magnetyczne, zupełnie jak w Ziemi choćby. Jest więc Ganymedes jedynym satelitą w całym Układzie Słonecznym, który ma w środku jądro generujące pole magnetyczne. Tak wygląda pole magnetyczne Ganymedesa na wizualizacji, a jednym ze skutków ubocznych takiegoż pola jest występowanie zorzy polarnej. Sonda Juno, która obecnie krąży sobie po Układzie Jowisza, przychwyciła zorze ganimediańskie. Mamy też inny pośredni skutek tego, taki mianowicie, że cząstki są kierowane przez pole magnetyczne ku biegunom Ganymedesa i tam jest coś taki ala świeży śnieżek. Zaraz to zobaczymy dokładniej. W każdym razie cząstki H2O wydostające się tu i ówdzie uderzają o północ i południe Ganymedesa, tworząc taką pokrywę. Gdybyście zawędrowali więc ku północnym lub południowym regionom Ganymedesa, no to mielibyście troszeczkę śniegu miejscami, no metrowej, wielometrowej nawet grubości pokrywa. Podobno. Cóż jeszcze? No, przyjrzymy się dokładnie tym terenom ciemnym i jasnym już za chwilę. No to co? Przeskakujemy w tym momencie do Blendera, gdzie wygenerowałem sobie moje globiki. I tutaj obejrzymy już sobie Ganymedesa. No tak dosyć nawet powiedziałbym szczegółowo. Pierwsza rzecz. Dwa główne typy terenu na Ganymedesie. Nazywane bardzo kreatywnie przez geologów ciemnymi i jasnymi. Ciemne zajmują mniej więcej 1/3 powierzchni łącznie, jasne mniej więcej 2/3. Ciemne tereny, włączymy sobie taką wersję, na którą naniosłem niektóre nazwy, nazywane regionami. Największy z nich Galileo, na cześć Galileusza oczywiście. Inne ważne, o których będę dzisiaj dużo mówił, Marius, tuż przy Galileo, oddzielony taką jasną smugą, o czym za chwilę Melot. Czekamy na lepszej jakości zdjęcia, duży teren, ale słabo sfotografowany, Nicholson. O nim też będzie tu i ówdzie mowa, dosyć dobrze poznany. Cóż dalej? Jasne, tereny jasne, słuchajcie. Młodsze, jaśniejsze, składające się z takich pasów, które wam za chwilę pokazuję, nazywane sulki. Sulki, liczba mnoga, liczba pojedyncza, sulcus. To jest termin planetologiczny używany na określenie długich, liniowych,
pasów, gdzie coś tam popękało, były uskoki takie stektonizowane, to się mówi. Można na to mówić bluzdy, ale my tutaj będziemy mówili bluzdy na coś troszeczkę innego, na takie oto uskoki na terenach ciemnych. Także te, za przeproszeniem, sulkusy, czyli sulki, będę określał jako pasy. Duże, znane powszechnie planetologom pasy Uruk, Tiamat, Sippar, tu mamy taką serię Elam. Może zauważyliście, może nie, ale te nazwy odwołują się bardzo często do Mezopotamii i Egiptu. W ogóle podróż po Ganimedesie to troszeczkę jak podróż do zarania dziejów człowieka. Bliski Wschód, proszę Państwa, te nazwy bardzo często związane z jakimiś miejscami, boginiami i innymi ważnymi terminami mezopotamskimi i egipskimi. No ale to przejdźmy może do rzeczy. Galileo Regio. Cóż możemy powiedzieć? No, cały w ogóle Ganimedes zbudowany jest na zewnątrz z lodu. Gdybyśmy tam zajrzeli, to nad warstwą metalową, o której mówiłem, metaliczną, jest kamienna, płaszcz kamienny, a potem około 800-kilometrowej grubości warstwa lodu. Tam pod spodem prawdopodobnie czai się ocean płynny, ale wciśnięty pomiędzy warstwy lodu, czyli raczej nieskomunikowany z powierzchnią. Powierzchnia też lodowa, względnie jasna. Tak wygląda Ganimedes na zdjęciach z oddali. Mamy kilka takich fajnych zdjęć, plus można uzupełnić braki i zrobić taki pseudo-globik ganimediański. No, wyglądałby mniej więcej w ten sposób. Dosyć jasne ciało. Nic to. Tereny ciemne. Od nich zaczniemy. Najstarsze. Można się o tym przekonać. O, włączymy sobie mapę geologiczną, bo czemu nie? Można się o tym przekonać choćby na podstawie ilości kraterów. Tereny brązowe to są ciemne, różne odcienie niebieskiego, tutaj mamy cyjan, fiolety, to są tereny jasne. Nawet na oko widać, że tutaj jest tych kraterów mniej, a tutaj jest ich więcej. Formalne zliczanie potwierdza to, czyli to jest powierzchnia starsza. Jeżeli się troszeczkę już pointeresowaliście geologią planetarną, to na pewno wiecie. Jeżeli jakaś powierzchnia nagromadziła więcej kraterów od swojej sąsiadki, to najprawdopodobniej jest starsza. Logika. Jak to wygląda z bliska? No, z bliska to wygląda w ten sposób, że mamy powierzchnię pociętą dodatkowo takimi pęknięciami, pokraterowaną. Kratery wyglądają, no cóż, jedne z nich z bliska wyglądają całkiem zwyczajnie, od choćby jak te normalne wgłębienia z ziemi po eksplozji jakiegoś ciała, które tam sobie strzeliło i odparowało. Inne ciekawiej, na przykład takie oto z wgłębieniami na dnie. Większość dużych kraterów w Układzie Słonecznym ma wypukłość po środku, central dome, takie różnego rodzaju wypukłości, central peak, czyli wzgórze centralne, a tutaj na Ganimedesie zagłębienie. Co ciekawe, wygląda na to, że skorupa lodowa Ganimedesa zachowuje się nieco jednak inaczej od skorupy skalistej, mimo że dość podobny przy tych temperaturach, to jednak nieco inny styl. Temperatury, nawiasem mówiąc, minus 150 kelwinów, minus 150 Celsjusza, około tam 100-150 kelwinów. Tego typu plamy, nazywane pięknie z łacińskiego facula, takim terminem określa się jasne plamy w planetologii. Występują tu i ówdzie, nazywane są palimpsestami. To są palimpsesty. Tu widać kilka takich palimpsestów na regionie Marius. Jeśli się nie mylę, ten się będzie na... O właśnie, Buto. Buto jest na zdjęciu. Obejrzyjcie sobie zdjęcie, jak wygląda. No to jest, wyobraźcie sobie, basen uderzeniowy. Ale coś tu się wydarzyło, że ta skorupa lodowa się wypłaszczyła, zregenerowała. Natomiast wciąż pozostaje bielsza od otoczenia. Od takie ciekawostki. Inne kratery mają nawet wybrzuszenia po środku. No, ten Ganimedes zachowuje się ciekawie. Do dzisiaj nie ma takiego jednolitego pomysłu na to, jak właściwie te kratery powstawały. No, nie jest to zwyczajny krater uderzeniowy. Co dalej? Pęknięcia. Mówiłem Wam już troszeczkę o tym, będziemy je nazywali bruzdami. Po angielsku furrows. Na mapie geologicznej widać je znakomicie. Widać też, że one wydają się wszystkie występować na jednej geometrii. Wydają się otaczać
to mniej więcej miejsce, czyli pod regionem Galileo, wydaje się być jakieś, nie wiem, epicentrum, i modelowanie wskazuje, że tutaj dawno, dawno temu, teraz to zostało przykryte, zobaczcie sobie na zdjęciu, że ten teren został odmłodzony i nie widać, co tam się działo, ale wygląda na to, że dawno, dawno temu, w pierwszych milionach lat istnienia Galileusza, coś tutaj bardzo mocno trzasnęło. I to, co widzimy dzisiaj jako te furrows, jako te bruzdy na terenie ciemnym, to są potrzaskania skorupy pozostałe jeszcze z tego okresu. Bardzo podobne rzeczy występują m.in. na Kalisto, sąsiedzie Ganimedesa, między innymi taki oto piękny basen uderzeniowy Valhalla. Kiedy przyjrzymy się takim bruzdom z bliska, zobaczymy, że jest to zagłębienie. Ma ono, wygląda to mniej więcej w ten sposób, że mamy po obu stronach grzbiecik, potem zagłębienie, mniej więcej kilometr głębokości. Czyli gdyby stać na brzegu takiego wzniesienia, takiego brzeżnego wyniesienia, takiego zrębu tektonicznego, to widzielibyśmy pod sobą mniej więcej kilometr pod nogami dno. Ciągnie się takie pęknięcie na długości kilkudziesięciu, czasami kilkuset kilometrów. Szerokości mniej więcej 5 do 10, nawet 20 czasami kilometrów. Setki takich pęknięć. Ale to nie koniec. Ciemne tereny to jest 1/3 powierzchni Ganimedesa. Cóż się dzieje na pozostałych 2/3? No, przyjrzyjmy się bliżej tym oto terenom jasnym. Tutaj na regionie Marius widać doskonale, co się działo. To pozwala nam wyobrazić sobie, z czym mamy do czynienia. Otóż ten teren ciemny, czyli kiedyś Ganimedes wyglądał cały mniej więcej tak, ale później zaczęło się coś dziać. Ten teren zaczął pękać. Dlaczego planetka, bo to jest taki glob wielkości planetarnej, dlaczego miałaby pękać? To jest historia, którą będę opowiadał przy niemal każdym dużym ciele lodowym w Układzie Słonecznym. W momencie, kiedy takie ciało powstaje, to w wyniku uderzeń, mieszania się mniejszych ciał, zwykle jest stopione. W przypadku wody oznacza to, że to, co dzisiaj jest warstwą lodową, wówczas było warstwą płynną. Był to prawdopodobnie ocean wodny i on zaczyna zamarzać. A co się dzieje, kiedy zamarza ocean lodowy? To, co początkowo zamarznie, zastygnie, wypływa na powierzchnię i powstaje skorupa lodowa. Później to, co jest wewnątrz, zamarza. A jak dobrze wiemy, lód zamarzając zwiększa swoją objętość. I ta skorupa została dosłownie rozepchana od wewnątrz. To jest typowa sytuacja i na wielu ciałach lodowych Układu Słonecznego widzimy pęknięcia, świadczące o tym, że ten obiekt się po prostu zwiększył. Szacuje się, że Ganimedes mógł wzrosnąć nawet o 9%. To dosyć dużo. Natomiast nie dość dużo, żeby to działało jak ziemska tektonika płyt. Przypominam, na Ziemi są też tego typu miejsca, gdzie Ziemia pękała i się odsuwała. Pewnie kojarzycie to swoje zaskoczenie, kiedy pierwszy raz zobaczyliście, że Ameryka Południowa pasuje do Afryki. No rzeczywiście, rzeczywiście tak było. Te kontynenty były kiedyś zetknięte, więc gdybyśmy chcieli sobie tak naiwnie wyobrazić, że tak samo było na Ganimedesie, to ta Ziemia, która się znajduje, powiedzmy tutaj, kiedyś by sąsiadowała z tą. A to jest cały teren, który by powstał w wyniku rozszerzania się. Nie, tak nie było. Nie wystarczy na to miejsca. Dlatego, że na Ganimedesie nie ma czegoś takiego jak ziemskie strefy subdukcji, gdzie coś by się wciskało pod spód innej płyty. I nie ma na tyle miejsca, żeby to wszystko to była nowa powstała skorupa. Jest troszeczkę inaczej. Oto komiks, który znalazłem w książce Jupiter, nawiasem mówiąc kupionej dzięki moim fajnym fanom z Patronite'a. W tej książeczce znalazłem taki oto piękny komiks. No więc zaczynamy od terenu ciemnego i on zaczyna pękać. Powoli coraz szersze staje się to pęknięcie i w miarę tego pękania powstają kolejne uskoki, a fragmenty lodowej skorupy kładą się na siebie nawzajem. Tego typu deformacje określa się jako bookshelf faulting, czyli uskokowanie, no bo ja wiem, książkowe. Wyobrażamy sobie, że książki stoją początkowo pionowo, a później kładą się na sobie nawzajem. Ta ilustracja jest taka sobie, ale w książce Tektonika Dadleza i Jaroszewskiego, to jest standardowy polski podręcznik tektoniki, mam go na półce jeszcze z czasów studenckich, jest taka oto piękna ilustracja
takiego właśnie stylu uskokowania. Po polsku się częściej mówi o stylu domino, no tak jak położone kości, kamienie, płytki, domina. I co się dzieje i powstaje tego typu system większych i mniejszych grzbiecików. I kiedy przyjrzymy się takim oto pasom jasnym z bliska, zobaczymy najpierw takie grube grzbiety, a pomiędzy nimi mniejsze. Równoległe wobec siebie zagłębienia i wyniesienia. Zagłębienia i wyniesienia na przecięciu wyglądają pewnie mniej więcej tak jak na tym naszym komiksie, a z punktu widzenia wędrowcy po Ganimedesie wyglądałyby mniej więcej tak, jak na tej wizualizacji pasa Uruk. Nawiasem mówiąc, pas Uruk oddziela regiony Mariusa, czy tam Marius, od regionu Galileo w części południowej. To ten wielki pas. No na zbliżeniu, na symulacji 3D wygląda on mniej więcej w ten sposób, czyli wyższe grzbieciki, pomiędzy nimi mniejsze. To wszystko wyobrażamy sobie, że to jest skorupa lodowa popękana, pokładziona, poprzesuwana względem siebie. Czasami się też mówi, że to są tak zwane imbrykacyjne struktury. Imbrykacyjne uskoki. No i tyle. I tyle. No i to popowstawało, potem powstawały kolejne pokolenia, przecinały się, łączyły ze sobą, czasami nieco inaczej wyglądały od swoich poprzedników. Tutaj mamy takie ciekawe miejsce, zajrzyjmy sobie jeszcze na mapę. Tu mamy region Mariusa, jego część północna. Część tych pasów ponazywałem Byblus, tutaj mamy taką serię Elam. Natomiast te dwa, ja ich tu nie nazwałem. Te dwa nazywają się Nippur, to byłby ten pas Nippur, a ten nazywa się Filus. A na tym zdjęciu widzimy już kontakt pomiędzy tymi dwoma pasami. Jak widzimy, one nie wyglądają tak samo. Jeden z nich jest bardziej gładki, drugi z nich bardziej wybrzuszony. Wygląda na to, że przynajmniej niektóre z tych pasów na Ganimedesie zostały odmłodzone jeszcze przez wulkanizm lodowy. Czyli pomiędzy tych szczelin, pomiędzy tych uskoków wydobyła się woda, zastygając natychmiast i tworząc taką bardziej gładką, jeszcze jaśniejszą powierzchnię. Jeżeli zastanawiacie się, czy jest to troszkę tak jak na Enceladusie, gdzie ta woda może pochodzić z oceanu znajdującego się pod skorupą lądową, to odpowiem wam, że chyba nie. Symulacje pokazują, że jeżeli rzeczywiście pod skorupą lodową Ganimedesa jest warstwa płynna, to jest to na dosyć dużej głębokości, około 100 km. Tam być może czai się taki ocean grubości mniej więcej 10, może 15 km. Natomiast nie jest to na tyle płytko, żeby szczeliny mogły tam sięgnąć i żeby ten wulkanizm lodowy próbkował nam, powiedzmy sobie, ocean wodny Ganimedesa. Cóż jeszcze? No i tak to mniej więcej wygląda. Duże, jasne tereny. Większość z nich niestety nie została sfotografowana z dobrą rozdzielczością. Tych kilka zdjęć, które mamy, pokazuję wam w tym momencie. Czekamy cały czas na kolejne foty. Tak gwoli wyjaśnienia, najlepsze zdjęcia, które posiadamy Ganimedesa, pochodzą z końca lat 90., kiedy to trafił tam sonda Galileo. W 1995 trafiła, krążyła co nieco po układzie Jowisza. Zrobiła dużo fajnej roboty, fotografując Io, fotografując Europę, Ganimedesa i Kalisto. No niestety już nie jest z nami. Zatopiono ją w 2003 roku w Jowiszu. No między innymi po to, żeby swoimi potencjalnymi zanieczyszczeniami bakteryjnymi nie zakaziła nam tych pięknych satelitów lodowych. Szczęśliwie nie musimy czekać długo, bo już w 2032 roku na Ganimedesa trafi sonda JUICE, Europejskiej Agencji Kosmicznej. Także zapiszcie sobie w kalendarzu, wrzesień 2032 sonda JUICE trafi na orbitę wokół Ganimedesa i dostarczy nam mnóstwa pięknych zdjęć powierzchni tego księżyca. No musi nam póki co jeszcze przez tych 12 lat wystarczyć to, co mamy. Kiedy przyjrzeć się z bliska Ganimedesowi, bo możecie się zastanawiać, jak wygląda, no im bliżej, tym ciekawiej.
Znacie złotą zasadę Lamży. Jeżeli coś wydaje wam się nieinteresujące, to oznacza tylko to, że nie przyglądaliście się dostatecznie blisko. Choćby tutaj mamy takie pęknięcie Harpagia sulcus, ja pozwoliłem sobie nanieść tutaj takie troszeczkę dokładniejsze zdjęcie, czyli przyglądamy się terenowi jasnemu na nieco lepszym powiększeniu. Cóż tu się dzieje? No, widać, że mamy kilka pokoleń pęknięć, one nachodzą na siebie, łączą się, a gdy zbliżymy się jeszcze bardziej i przybliżymy się tak, że najmniejsze obiekty na tym zdjęciu mają dosłownie no, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów średnicy, zobaczymy kolejne pokolenia, to są częściowo kratery, to są czasami takie jamki, nie do końca wiadomo jak powstałe, być może z sublimacji, czyli usuwania materiału lodowego. Tutaj mamy też uskoki. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak to miejsce wygląda. Większe i mniejsze uskoki, pęknięcia, a co na dnie kraterów, to taka kolejna ciekawostka, pył. Na sam koniec jeszcze wam opowiem, jak to się dzieje, że część Ganymedesa jest jaśniejsza, a część ciemniejsza. Chyba to dosyć dobrze widać tutaj. Wyobraźmy sobie taką mieszaninę lodu i pyłu, gdzie jest to głównie lód i troszeczkę pyłu. Po pewnym czasie ten lód sublimuje. Co to znaczy sublimuje? To znaczy, że przechodzi bezpośrednio z fazy stałej do fazy gazowej, zostawiając za sobą cały ten pył i potencjalnie jakiś materiał organiczny, sadze, jakieś tego typu rzeczy. W każdym razie ciemniejsze. I co się dzieje? Na brzegach tego typu kraterów, na brzegach uskoków, powolutku no, ten lód jest usuwany i wyparowuje, a to, co zostaje, to jest ten materiał ciemny. I dna kraterów ganimediańskich należą do najciemniejszych w ogóle obiektów na powierzchni tego księżyca. To jest tam, gdzie gromadzi się tego typu właśnie pozostałość pyłowa. Gdyby więc komuś z was zdarzyło się kiedyś wędrować po Ganymedesie i wpadlibyście do któregoś z tych kraterów, to uważajcie, dlatego że dno może być pokryte kilkunasto, nawet metrowej grubości warstwą bardzo delikatnego pyłu skalisto-organicznego. Na innych zdjęciach i na wizualizacjach, jak choćby tutaj, widać, że czasami ten pył zsuwa się, ukazując świeży, jaśniejszy lód na powierzchni. No i to tyle, jeśli chodzi o powierzchnię Ganymedesa widzianą z bliska. Mamy naprawdę niewiele tego typu zdjęć. No cóż, spoglądamy więc jeszcze raz z oddali na Ganymedesa, przerzucamy się na Celestię, gdzie ten księżyc powędruje nam sobie troszeczkę po układzie Jowisza. I tyle. I tyle. Dzięki, że byliście ze mną w kolejnym odcinku z serii Solaris. Dziękuję moim patronom, którzy umożliwili choćby kupienie pop filtra, dzięki któremu mogę mówić pop filtr i nie słyszycie pykania w uszach. Ponadto kupiłem sobie książeczkę Jupiter. Świetne. Morze informacji. No, takie książki potrafią 300 i więcej kosztować, ale słuchajcie, warto. Tam są piękne rzeczy. Nie ma ich nigdzie. Nigdzie w internecie. Witam szczególnie serdecznie dwóch najświeższych patronów. Pawła P. i Pawła P. Dziękuję wam, Pawłowie. Dziękuję wam też wszystkim, którzy byliście ze mną. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki z Solarisa, no to piszcie w komentarzach, chętnie wysłucham waszych sugestii. Dzięki i do zobaczenia.